Witam ponownie w Zagrajmy w Silent Hill. Tak, w tym odcinku będę się bał pewnie, ponieważ znowu gram bardzo późno w nocy i mam dobry humor, a to sprzyja moim wygupom. Dobra, nieważne. Coś gra się długo ładuje. Jest, jesteśmy w dziwnym miejscu. Coś tutaj było. Jakiś glut. Nie, to są jakieś zwłoki. Wspaniale, Harry. Weź koło ratunkowe na wszelki wypadek. Weź, schowaj je do kieszeni. To weź butelkę. Nie, dziękuję. Co ty trzymasz w ręku? A, shotgun, dobra. Może być i shotgun. Zbliżamy się do końca ludziska. Sybil! Siema! Harry! Widzę, że znowu się dać naciąć. How did you get back here? To wspaniale po prostu. I followed the sewer. Okej. Were you the one who cut the fence? Nie pamiętam, już mówiąc szczerze. Yeah. O, to dobrze. I'm glad you made it. I was worried about you. Kłamca. You were worried? Where did you disappear to? Never mind. I want to know what's going on here. What is with this town? This may sound really off the wall, but listen to me. You've got to believe me. I haven't gone crazy, and I'm not fooling around. At first, I thought I was losing my mind. Okay. But now I know I'm not. It's not me. This whole town. Oh, Jezus, ale... It's being invaded by the other world. Dużo czasu, Harry, potrzebowałeś. The world of someone's nightmarish delusions come to life. Little by little, the invasion is spreading. Trying to swallow up everything in darkness. Okay. I think I'm finally beginning to understand what that lady was talking about. Harry, hold on a minute. I don't get it. Look, I don't understand it all myself. I guess I can't explain it. Well, what's making this happen? I don't know that either. But I do know Cheryl is there. There? Under whoever created this darkness. Cheryl is somewhere and she needs my help. Jasne. Cheryl, właśnie. Musimy ją znaleźć, zapomniałem o tym. Harry. Pospiesz się. This whole thing's been a major blow to you. Okay. You need to rest. Sybil, uważaj się za wariata. Sybil, I... Holy fuck. The demon is awakening, spreading those wings. O mój Boże. Dahlia Gillespie. Ona ma krawat. Was it not as I said? Dlaczego ona ma krawat w paski? I see it all now. Yes, everything. Hungry for sacrifice, the demon will swallow up the land. Okay. I knew this day would come. Świetnie. And what's more, the task is almost finished. Dobra, pogubiłem się wszystkim. There's only two left. To seal this town to the abyss, the mark of Samael. When it is completed, all is lost. Even in daytime, darkness will cover the sun. Oh, nie. The dead will walk and martyrs will burn in the fires of hell. Everyone will die.
So what am I supposed to do? I've got to save Cheryl. It is simple. Stop the demon. Ona cię chce oszukać. Albo coś w tym stylu. The demon taking that child's form. Dobra. Stop it before your daughter becomes a sacrifice. Before it is too late. Stop it! Stop it! What do I do? Go to the lighthouse on the lake. And to the center of the amusement park. Oh, yes. Make haste. You are the only hope. Hurra! Jesteśmy jedyną nadzieją. I really don't get what's going on. Idź sprawdzić park. If there's a chance we can save your daughter, I'm in. I'll check out the amusement park. Świetnie, Sybil. You go to the lighthouse. Sybil, thanks. Yeah. Dobra. Czyli ten filmik się skończył, bo już trwa z 5 minut. Albo 6 nawet. You will need to use it. Use what? The flowers. O czym ona mówi? Only with that can you stop it. A co? What about Sybil? Sybil ma przesrane, no. Tyle powiem, Harry. Okej. Widzę, że możemy pływać łódką. Tak, hurra. Nie, jednak nie. Super. Harry, wszystko jest zepsute w tym mieście. Dobra, health drink. Podnieś go, dziękuję bardzo. Jakaś paczka naboi. Super. Coś tu jeszcze leży. Kolejna paczka. I weź to koło ratunkowe. Dzięki. Oczywiście, że nie weźmiesz, bo jesteś warty. Save point tu jest. My zrobimy własny save. Jak oszuści starzy. Okej, tu zapiszę. Zaraz. Gdzie my mamy iść? Nie słuchałem jej do cholery. Aha, wiem, dobra. Do latarni. Myślałem, że już jesteśmy w latarni w ogóle. Dlaczego nie jesteśmy w latarni jeszcze? Jesteśmy w ogóle w dziwnym miejscu jakimś. A, stąd przyszliśmy. Nie jedziemy tam. To nie wszystko. Zaraz. Tu chodźmy. Yeah. Ciekawe, co się zdarzy. Pewnie mnie coś napadnie. Ja pomylę przyciski i zginę, albo coś w tym stylu. Bo komputer mi się zawiesi. Chyba to drugie jednak. A nie, jednak nie. Dobra, słyszę kogoś. Słyszę radio. To zły znak, tak czy nie? 11 pocisków, 43. O Jezu. Dobra, bierzemy oczywiście nasz młotek do potworów. I... Wow. Jakiś pterodaktyl. Dobra. I nasi przyjaciele, czyli goryle. Czyli jakoś tak, nie pamiętam jak je nazywałem w ostatniej części. Czy tam odcinku. Chyba goryle właśnie. To, żeby zachować ciągłość, to gonią mnie goryle. Łooo! Spadaj. Wow. Chodź tu, gorylku. Nie, 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 nie chodź. Teraz chodź. Tak ty szmata. Harry. Czy ty możesz atakować latające potwory, czy nie? Możesz mi to napić. Może byś mi powiedział, że nie, nie mogę. A nie czekała, aż dostaniesz po dupie. W ogóle to ile mam czasu? 9 minut. Aha, to będzie koniec tego odcinka. Zagrajmy w Silent Hill. Do zobaczenia następnym razem, gdzie będziemy walczyć z tym pterodaktylem. I być może z tym małpiszonem. Trzymajcie się, ludziska.